dobry, witamy Państwa po raz kolejny w naszym adwentowym kalendarzu, odcinek już 8 i to jest druga część, jak nie przytyć święta. Tomku, Twoje kolejne rady, jak nie przytyć święta. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali o obróbce termicznej i o tym, jak jeść, żeby na dłużej właśnie też pozostać sytym i żeby lepiej utrzymywać swoją glikemię w ryzach. Dobra, czyli poprzednio to rozmawialiśmy o takich kwestiach wciskania hamulca sytości. To ja proponuję, żeby teraz, to było trochę o ilości, to teraz o tym, o jakości tych posiłków. Może obróbkę termiczną to jeszcze nie do następnego wrzucimy, ale zobacz, o co chodzi. Chodzi o to, że lubimy stosować wysoko oczyszczone elementy w naszych przepisach. Bardzo często pojawia się biała mąka, bo zobaczcie, mamy różnego rodzaju ciasta, nie wiem, na łóżka, na te wszystkie ciastowate elementy mamy ciasta, no bo w ciastach, w deserach tą białą mąkę. Mamy margaryny, mamy masła, mamy oleje, to są wysoko wszystko skoncentrowane elementy, składniki naszej diety. I te wszystkie wysoko skoncentrowane elementy będą oszukiwały nasz ośrodek sytości, czyli tutaj wpadamy w tą pułapkę, że za późno nasz organizm się zorientuje, że za dużo zjedliśmy. No i oczywiście, jeżeli porównamy mąkę pełnoziarnistą i mąkę wysoko oczyszczoną, no to zawartość już poza kaloriami, zawartość odżywcza jest kompletnie inna. To są dwie różne planety. Czyli zobaczcie, staramy się, żeby w zakresie węglowodanów, uwaga keto, w zakresie węglowodanów to powinniśmy wybierać mąki z pełnego przemiału. Tam, gdzie jest zawartość błonnika, składniki. Błonnik jest właśnie bezpiecznikiem dietetycznym, czy to jest w święta, czy poza świętami. Jeżeli w naszych posiłkach będzie błonnik, to jedzenie będzie pęczniało, będzie pobudzało mechanoreceptory w naszym przewodzie pokarmowym. To po pierwsze, czyli wcześniej osiągniemy stan sytości. Po drugie, no oczywiście z tym błonnikiem wykarmimy nasze bakterie jelitowe, mniej problemów z zespołem nadwrażliwego jelita i w ogóle świątecznymi wzdęciami i sensacjami, jeżeli błonnik będzie w diecie. No a dwa, że w ogóle zawartość odżywcza jest dużo większa. No i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że no oczywiście w święta często siedzimy więcej niż przy jednym stole, więc załóżmy z kimś umawiamy się na obiad, ale jeszcze do kogoś innego idziemy albo sami przyjmujemy gości wieczorem. No więc my doskonale wiemy, że to, czy jemy dużo kalorii wieczorem, ma znaczenie z punktu widzenia tego, czy przytyjemy w święta. Powinniśmy tego unikać, czyli ja wiem, że w święta jest trudno, właśnie dlatego, że mamy drugie przyjęcie wieczorem często, natomiast starajmy się szczególnie w godzinach wieczornych, żeby te dania były mniej kaloryczne albo żeby spożywać mniejsze porcje, bo ta kaloria będzie dwa razy się mnożyła, jeżeli chodzi o odkładanie w tkance tłuszczowej. To jest drugie zagadnienie. Trzecie zagadnienie to kolejna pułapka świąteczna do przybierania kilogramów, dlatego że na pewno słyszeliście, że alkohol to puste kalorie. Część kalorii jest odłożona również i musicie to doliczyć, że w alkoholu mamy te kalorie, czyli to trzeba do naszego bilansu kalorycznego święta dołożyć, czyli oczywiście im mniej alkoholu, tym mniejsze ryzyko, że przytyjemy. Co, Marta, sądzisz o tych trzech punktach, czyli wysoko skoncentrowane, wieczór i alkohol? Bardzo, bardzo słuszne uwagi. Ja do tego bym jeszcze dodała przerwy w spożywaniu posiłków. Pamiętajmy o tym, że nikt nie lubi pracować 24/7, nasz organizm również. My go dojeżdżamy generalnie codziennie nadmiarem obowiązków, stresem, nieprawidłowym żywieniem, brakiem nawodnienia, więc fajnie by było w te święta też go trochę odciążyć, a nie jeszcze dociążać. I pamiętajmy też o tym, że no ten układ pokarmowy i żołądek, no on musi pracować, ale on też musi się opróżniać, więc my musimy dać możliwość prawidłowej pracy. Więc chciałabym tutaj zachęcić Państwa, żebyście trzymali
trzymali sobie odstępy w posiłkach minimum 3 godziny. Idealnie byłoby 4, no ale rozumiem, że w warunkach tutaj świątecznych może być to trudne. Natomiast te 3-4 godziny przerwy między posiłkami to będzie ekstra. Starajmy się sprzątać to jedzenie ze stołów, czyli nie biesiadujmy cały czas przy stole, tylko zjedzmy śniadanie, sprzątnijmy to, pograjmy w jakieś gry planszowe, idźmy na spacer. Właśnie kolejna rzecz to jest aktywność fizyczna, żeby więcej się ruszać niż siedzieć w te święta. Bardzo ważna rzecz też jest utrzymanie prawidłowej glikemii, żebyśmy nie mieli dużych wzrostów i dużych spadków i też zachęcania przez to jeszcze układu pokarmowego, bo jeżeli ta glikemia będzie niestabilna, to będziemy mieli też większy apetyt automatycznie, więc zacznijmy posiłki jeść od błonnika, białka bądź zdrowego tłuszczu. Czyli na przykład zaczynamy śniadanko od pomidorka, od ogóreczka kiszonego, od jakiejś sałatki, bądź na przykład od jakiegoś kawałka tofu, czy tam gotowanego jajka, albo na przykład od garści orzechów. I to też nam utrzyma tą glikemię w ryzach. Pamiętajmy o tym, żeby wszystkie serniczki, drożdżowce, makowce zostawić sobie na sam koniec. Nie zaczynajmy śniadanka od kawki z ciastem, bo już wtedy ta nasza glikemia poszybuje gdzieś w kosmos, więc deserek na przysłowiowy koniec i przede wszystkim te odstępy między posiłkami i będzie super. No właśnie, Marta, myślę, że ty to po prostu po ludzku wytłumaczyłaś to, co ja mówiłem, w sposób skomplikowany. No bo zobaczcie, że to wszystko, co ja mówiłem o błonniku, to Marta wyjaśniła w bardzo prosty sposób, bo jeżeli mamy te węglowodany, które są złożone, to nasz organizm musi się do tego dobrać, a części z nich w ogóle nie strawi. Czyli opóźniamy to wchłanianie glukozy, czyli mamy mniej huśtawek glukozowych i właśnie o to chodzi, czyli jak najmniej przetworzone, naturalne elementy naszej diety, przerwy między posiłkami. Tak. Super z tą aktywnością. Dlatego, że zobaczcie, my chociaż musimy sprawić, że krew zacznie nam krążyć przez nasze mięśnie. Musimy te naczynia pobudzić do tego, żeby przynajmniej ta krew zaczęła krążyć przez nasze mięśnie. Już nie mówię o tym, że wyganiamy się tutaj do fitness clubu, no bo tak nie jest, ale trzeba zrobić cokolwiek. Trzeba zrobić cokolwiek, żeby aktywować przepływ krwi przez nasze mięśnie i dotlenić ten nasz organizm, to na pewno będzie dużo lepiej. Dotlenić i wykorzystać nadmiar spożywanej energii, bo my mówimy tutaj o kaloriach, a przecież jakby tutaj chodzi też właśnie o tą energię, czyli jeżeli my więcej energii wydalimy i nawet jeżeli będziemy mieli ochotę na kolejny kawałek serniczka, to po prostu idźmy na spacer i będzie to naprawdę świetne rozwiązanie i błagam Państwa, pijcie między posiłkami wodę, nie zapominajmy o nawodnieniu, bo do prawidłowej pracy układu pokarmowego, to też do tej detoksykacji, na przykład jak zjemy sobie więcej czegoś tłustego, albo na przykład napijemy się tego alkoholu, to organizm musi mieć power, a ten power nadaje mu woda. Nerki, wątroba, układ pokarmowy, mózg, to wszystko potrzebuje wody, więc jemy co 3-4 godziny i między posiłkami, gdzie mamy tą dziurę, pijemy wodę. Wow, ale super rady. Dobra, więcej super rad w przepiśnikach świątecznych, które są w promocji, w kursach online, które są w promocji. Zapraszamy na kolejny odcinek naszego kalendarza adwentowego. Uff, to chyba już będzie 9 marca. Dobrze nam idzie, nie? Cześć. 9. Do zobaczenia.